Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla was hashtag 6 odcinek z odcinka Dream Zone, grę o miłości. I dokończymy sobie historię z hostelu, jak to moja postać Paweł zobaczyła Antoniego i Johnego i coś musieli mu zrobić albo go porwać. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam cichutki Ubu, pozdrawiam ciche podłoga M, pozdrawiam Wierkowskiego, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Kabrecie Parońską, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Memphisto, trenera siła, pozdrawiam Ksongoksa, pozdrawiam Muitonga, pozdrawiam Kamilę Elo Żelo, pozdrawiam Kamilę Antrykotas Elo Żelo, pozdrawiam Antariasa, pozdrawiam XDS, pozdrawiam Senu i pozdrawiam Czarny 337, pozdrawiam Marikson, pozdrawiam Itzkorf i pozdrawiam Hubi Podłoga Szotę, pozdrawiam Hubert O, pozdrawiam Zimne Durnion, pozdrawiam Szalone, pozdrawiam Adrian Midas, pozdrawiam Jona, pozdrawiam Pestokrze, pozdrawiam Szemo.pl18, podłoga V12, pozdrawiam Toja M8, pozdrawiam Kolczurito, pozdrawiam Ksaju, pozdrawiam Fafijante, pozdrawiam Natanka THC, pozdrawiam 1Wikun1, pozdrawiam Jakuba Sakowskiego, pozdrawiam Rado 1414, pozdrawiam Oliwka 33, pozdrawiam Junego, pozdrawiam Propice, pozdrawiam Jimmy Kimini, pozdrawiam Quickie, pozdrawiam Dereda, pozdrawiam Grubsona, pozdrawiam Domino Live'a, pozdrawiam Samka Piątera Kusińskiego, pozdrawiam Imbeja Bombasa, Sas, pozdrawiam Lunę, pozdrawiam Daisy, pozdrawiam Kura i Desu Ku, pozdrawiam Heihat Blade, pozdrawiam Elwo tu kądzi się male na kółkach, pozdrawiam Katieja, pozdrawiam Kingę Gorską, pozdrawiam Adi, pozdrawiam Agatę, pozdrawiam Julię, pozdrawiam Alanka Szczurka, pozdrawiam Maro, pozdrawiam Zmronę, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Pawła Cichockiego, pozdrawiam Dominika Krawczyka, pozdrawiam Davida, pozdrawiam Wybę, pozdrawiam Trips 152, pozdrawiam La Flamę, pozdrawiam Bogusa Drip Good, pozdrawiam Wasu, pozdrawiam Skonka, pozdrawiam Matizo 46, pozdrawiam Hanukę Hujondor, pozdrawiam Taki Tambot, pozdrawiam Szarka, pozdrawiam Szczura, pozdrawiam Piotra Stuchlego, pozdrawiam Pato Koła Fan i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz lecimy z tym koksem. Nie spodziewałeś się tego, czy zachowasz zimną krew i poradzisz sobie z tą niebezpieczną sytuacją. Ale jeszcze powiem wam, że dzisiaj będę nagrywał dla was tenis stołowy w hashtag 6 odcinku i kolejny filmik nagram dla was z Brawl Stars i jak odbieram sobie te jajka za dmijarzy, a następne jajka dopiero czekają mnie za 3 dni i 22 godziny, ale i tak muszę to nagrać dla was, żeby pokazać wam, że tam jest zadyma z tymi Godzillami, Mecha Godzilla i jeszcze Buz Godzilla. Dostępni są już w karnecie zadymiarskim, można je kupić za darmo w dodatku, ale trzeba mieć jeszcze wpływy, albo po prostu trzeba poczekać kilka dni na listę tych klejnotów i tam gemów czy coś takiego. A teraz wracamy do gry w Dream Zone. To będzie długi filmik, mówię wam. Długi. Worek delikatnie zsuwa ci się z głowy i na sekundę zaczynamy. Worek delikatnie zsuwa ci się z głowy i na sekundę oślepiają cię światła wnętrza kawiarni. Jak leci, chłopaki? Świetnie. Przenosisz wzrok z Antoniego na Joego i z powrotem obydwaj wydają się spijęci. Hej, to wy mnie tu ściągnęliście, pamiętacie? Posłuchaj, wiem kim jesteś. Na pewno wie, o czym mówi. Zachowaj spokój. Tak? Kim? Nie wiem dokładnie, ale jedno jest pewne. Sprawisz nam więcej kłopotów, niż myślałem. Nadal jesteś zły, że pobiłem ciebie i twojego osiłka.
Daruj sobie, wiemy po co tu jesteś. Tak naprawdę przestrzegłem Richa, że ta dziewczyna niezbyt ważna. Powiedziałem, żeby jej nie ruszał. Ale Rich i tak to zrobił. Nic jej nie zrobił, po prostu za dużo wzięła. Ludzie powinni znać swoje granice. Czekaj, co masz na myśli? Ona nie żyje. To niemożliwe. Fakty. Skąd to wiesz? Widziałem, jak zaczęło jej odbijać, a potem zatrzymanie akcji serca. Co zrobiłeś? Nic. Rich powiedział, że ma przyjaciela Dougiego, który będzie w stanie pomóc. Próbował przenieść ją z powrotem do hostelu. Nie udało mu się, prawda? Nie mam z tym nic wspólnego. To wszystko wina Richa. Kiedy Anthony kończy swoją opowieść, czujesz się trochę oszołomiony. Nie możesz uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Pamiętasz coś jeszcze z tamtej nocy? Tego samego dnia przyszła nasza dostawa. Wydaje mi się, że Rich użył furgonetki, żeby pozbyć się ciała. Zdarzyło mi się to wcześniej. Nie wiem, ale był bardzo spokojny w kontekście całej sytuacji. Bo to wszystko było częścią jego planu. To kiedy będzie kolejna dostawa? Giovanni ma zapłacić dziś pierwszą ratę za ocalenie paznokcia. Jeśli nam ją dostarczysz, Joe zdradzi ci termin kolejnej przesyłki. Ściskasz rękę Antoniego i wychodzisz z kawiarni prosto w ciemną noc. Dobra, to ta sprawa załatwiona. Teraz lecimy dalej. Ivy czeka na ciebie przed wejściem do hostelu. Nadszedł już czas na telefon. Właściwie to sami rozwiązali tą sprawę. Jutro będę wiedział, kiedy dokładnie Rich będzie chciał zabrać Bellem. Czyli mafia porwała cię, żeby ci pomóc. Wyglądasz na rozczarowaną? Nie jestem rozczarowana, tylko martwię się o ciebie, kiedy przestaniesz pakować się w każdą niebezpieczną sytuację. Jest wyraźnie spięta, muszę przemyśleć swoją odpowiedź. Zachowaj powagę. Skoro wszystko się układa, to w czym masz problem? Po prostu nie chcę uczestniczyć w twoim pogrzebie. Cóż, jeszcze nie umarłem. Anthony widział, jak Penelope przedawkowała i uważa, że nie żyje. Rich zajął się tą sprawą. Czyli to był Rich. Tak, ale Dougie pomógł mu pozbyć się ciała. Nie machaj tymi paluchami, wiemy co oznacza cudzysłów. Poza tym wcale nie umarła. Okej, ale musisz jutro powęczyć w jego pokoju. Nie będzie go. Nie, jeśli go poproszę, żeby porozmawiał ze mną i Bellą na temat wycieczki, na którą wszyscy się wybieramy. Dougie i Emily zgadzają się spotkać z tobą w pokoju Belli. Ivy idzie przeszukać ich pokoje. Ciężko jest ci siedzieć naprzeciwko Dougiego ze świadomością, że może pomagać Richowi. Muszę sprawdzić, ile wiedział o planie Richa. Więc chcesz zwiedzić Węgry, prawdziwe Węgry, ej. A co mi jakieś inne? Sam wiedziałeś, co potrafię zdziałać w Rzymie. Mogę ci pokazać Europę z zupełnie innej strony. Dougie znacząco rusza brwiami, a Bella się ekscytuje. Tak właśnie, o takim zwiedzaniu marzyłam. Zależy mi na autentycznym doświadczeniu. Nawet nie jest Europejczykiem. Widzę niepewność w twoich oczach, mój drogi. Jak mam sprawić, żebyś uwierzył? Muszę brzmieć naturalnie. Och, nie lubię się o to prosić. Przecież chodzi o twój biznes. Ale nie chcę być kolesiem, który ciągle nęka innych. Hej, wystawiasz mi rekomendację? Wyszedłbym na desperata. Czyli nie musiałeś nigdy, powiedzmy, pozbywać się ciała. W pokoju zapada grobowa cisza i po raz pierwszy, odkąd go poznałeś, Dougie zamilkł. Widzę to w jego oczach, wie o czym mówię. Och, dajcie spokój, nie wierzcie w żadne głupie historie o zaginionych ludziach. To bzdury. To wina telewizji, bo pokazuje, że wszystko jest ciekawsze, jeśli za każdym rogiem czai się niebezpieczeństwo. Całe życie bałam się takich rzeczy i teraz próbuję to przezwyciężyć. To wspaniałe. Zauważyłam, że zmieniłaś się odkąd tu jesteś. O to chodzi. Przyjechaliśmy, żeby zwiedzić Europę, a póki co zdążyliśmy tylko upić się w Rzymie.
szczerze, dla mnie to wakacje idealne. Uwielbiam pić w Rzymie. Mogę pić gdziekolwiek. Oboje się uśmiechacie, ale wasze oczy zwracają powagę. Uparcie się obserwujecie. Próbuję mnie przejrzeć. Zapomniałam, że mamy to. Emily wyciąga telefon i pokazuje wam oficjalne konto na Instagramie swojej firmy. Wielu naszych byłych klientów zostawiło tu komentarze. To jak rekomendacje, ale bez podlizywania się. Bierzesz telefon i przeglądasz reakcję, próbując rozluźnić atmosferę. Lecimy dalej. Dougie i Emily wychodzą, Bella odprowadza ich do drzwi i wraca z uśmiechem na twarzy. I co myślisz? Zdecydowanie powinniśmy jechać. Ponicie świadomość, że przez ciebie Bella nie pojedzie na tę wycieczkę, ale wybaczę ci, gdy pozna powód. Naprawdę pojedziesz ze mną? Tak, pojadę z wami w podróż. Bella wskakuje ci na kolana i zarzuca ci ręce na szyję. O Boże, nie masz pojęcia, jak bardzo się cieszę. Dlaczego to dla niej tyle znaczy? Pytaj o wycieczkę. Przecież dotarliśmy już do Europy. Czemu ta wycieczka jest taka ważna? Wiem, ale to nie to samo. Czuję, że to coś prawdziwego. Nie umiem tego wyjaśnić. Dostrzegasz w jej oczach ekscytację. Emily i Nogi są wspaniali. Starali się, żebym poczuła się w Rzymie swobodnie. To miłe z ich strony. Rozważasz w głowie tę myśl. To logiczne, żeby nie mieli inaczej. Nie namówiliby nikogo na swoje usługi przewodników. Może to nie ma ze sobą związku. Trish i Zan nie będzie przez cały dzień. Naprawdę? Bella kręci się, siedząc na tobie. Udaje niewinną, ale wiesz, czego pragnie. Dobra. Nie mamy dziś żadnych planów. Giovanni ma chyba dla mnie kilka rzeczy do zrobienia. Tak samo jak ja. Mam trochę wolnego czasu. A niech będzie, kochaj się z nią. Do czego mnie potrzebujesz? Bella popycha cię na łóżko i wspina cię po twoim ciele. Potrzebuję cię tu i teraz. Całuje cię namiętnie, łapiąc za kark i przyciągając do siebie. Pomagasz jej zdjąć ubrania, a potem obracasz ją i kładziesz na materacu. Całujesz ją w usta, a potem czuję przechodząc w dół. Jest taka podniecona. Suwasz w nią palec, pieszcząc język. Reaguje całym ciałem i przyciąga cię bliżej. Sprawia, że odchodzę od zmysłów. Bella kładzie się na plecach, jęcząc i wijąc się na łóżku, kiedy drażnisz. Lękasz obok jej głowy, a ona rozpina ci spodnie i wyciąga twojego nabrzmiałego czwartego życia. Bella kładzie się i pociera nim swoje usta, a potem resztę twarzy obserwujesz ją uważnie, przeciągając palcem po jej wargach. Mógłbym patrzeć cały dzień, jak to robisz. Co powiesz na to? Bella wkłada końcówkę do ust i rozluźnia gardło. Słuchasz go głęboko cały czas, wpatrując się w jej oczy. To też mógłbym obserwować cały dzień. Ależ mnie podnieca, gdy dziewczyna ma ustach moich. Bella ustawia się na czworakach, a ty przechodzisz za nią, bierze go do ręki. Tego potrzebowałem. Nie ruszasz się, podmanając, będzie znaleźć odpowiednią pozycję na PR-a. Na ciebie stoi siłę, gdy dajesz jej klapsa głośno jęczy. Mocniej. Sama tego chciałaś. Uderzasz ją raz za razem, pozwalając jej wykonać tą robotę. Suwa się z twojego członka i poprosić się na łóżko. Bella dosiada cię i zaczyna poruszać się w górę i w dół, patrząc ci prosto w oczy. Chcę poczuć, jak we mnie dochodzisz. Całujesz ją w usta, pociągasz ją blisko siebie i mocno trzymasz, gdy oboje dochodzicie. Opadacie na łóżko, spleceni w uścisku, próbując łapać oddech. Głowa Belli spoczywa na twojej klatce piersią. Czuję bicie twojego serca, a ja czuję, jak drżesz. Całujesz ją i zaczynasz się podnosić. Co robisz? Czujesz atmosferę.
Muszę wracać do pracy. Mój tatuś nie płaci mi za wakacje. Zostań ze mną w łóżku. Nie cały dzień, a mój tatuś zapłaci też za twoje wakacje. Kusząca propozycja, ale naprawdę muszę iść. Wstajesz z łóżka i obierasz się. Jeśli mnie teraz zostawisz, nigdy ci tego nie wybaczę. Wybaczysz. Niech będzie, wybaczę. Wychodzisz z pokoju i idziesz poszukać Iwi. Musisz z nim porozmawiać o długim. Iwi czeka na ciebie na korytarzu. W pokojach nic nie było. Co dokładnie masz na myśli? Znalazłam ubrania i pieniądze, ale w zwyczajnej ilości, nawet w historii wyszukiwania, nic nie było. Zastanawiasz się, czy Dołki w ogóle wiedział, co ładował do auta. Od pierwszego dnia czułeś, że to sprawa Richa. Czyli musimy się dowiedzieć, kiedy przyjedzie następny van i aresztujemy Richa. Zgadza się. Brzmi rozsądnie. Chcesz odejść, ale Iwi łapie cię za ramię. Muszę mieć pewność, że jesteś bezpieczny. Zawsze jestem bezpieczny. Masz być ostrożny. Muszę mieć pewność, że nic ci się nie stanie. Iwi patrzy ci w oczy i czujesz emocje kryjące się za jej słowami. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby coś ci się stało. Muszę ją uspokoić. Pocałuj ją. Chwytasz Iwi za kark i przyciągasz ją do pocałunku. Wasze usta się spotykają, a Iwi rozchyla wargi. Twój język wsuwa się w jej usta i bada jej miękki, jedwabisty język. Popycha cię i patrzy ci w oczy. To niczego nie naprawi. Iwi wskakuje w twoje ramiona i owija nogi wokół twojego pasa. Siła jej pocałunku spycha cię na ścianę budynku. Potrzebuje cię żywego. Też mi na tym zależy. Więc obiecaj, że będziesz bardziej uważał. Iwi znów cię całuje, ale tym razem przyciskasz ją do ściany, napierając na nią swoim ciałem. Wasze języki splatają się i walczą o dominację, a jej ręce wędrują po twojej klatce piersiowej i ramiona. Ja wiem, nie musisz nic mówić, wiem. Delikatnie gładzisz ją po twarzy. Chcesz zachować tę chwilę w pamięci. Pragniesz zapamiętać to, jak na ciebie patrzy. Kiedy musisz iść do Giovanniego? Właściwie to teraz. Czemu pytasz? Podążasz za wzrokiem Iwi utkwionym w drzwi magazynu. Muszę iść. A wejdź do magazynu, co mi tam. Nie trudzisz się, żeby odstawić Iwi. Niesiesz ją prosto do magazynu. Wasze ubrania wędrują w powietrze, gdy tylko zamykasz drzwi i wytworzy z nich prowizoryczne łóżko i przyciąga cię do siebie. Żeby było jasne, chcę ci tylko przypomnieć, co stracisz, jeśli dasz się zabić. Więc musisz się postarać. Słucham? Iwi przewraca cię na plecy i siada na tobie okrakiem. Patrzy ci w oczy, gdy wprowadza twojego członka do środka. Czujesz przyspieszone bicie serca, gdy czekasz na jej kolejny ruch. W jej oczach widzisz namiętność i gniew. Już kilka pierwszych ruchów niemalże zwala cię z nóg. Iwi mocno ściska cię wewnętrznymi mięśniami i połysza biodrami. Jeszcze chwila. Jej ruchy stają się rytmiczne, sięga twojej piersi. Odrzuca głowę do tyłu i zaczyna ostro się ujeżdżać. Czujesz, jak przez jej ciało przechodzi cały strach, pragnienia i wszystkie uczucia do ciebie. W tym momencie obiecałby się jej cały świat. Jej ciało stało się twoim światem. Wyglądasz teraz przepięknie. Dla takiego widoku warto pozostać przy życiu. Zadaję ci to pytanie, ani na chwilę nie zwalniając tempa. Wart wszystkiego. Opuszcza się, by cię pocałować, a wasze ciała przylegają do siebie. Wasze języki splatają się, a ciało Iwi zaczyna drżeć. Czujesz zbliżający się orgazm. Dochodzisz, a po wszystkim Iwi kładzie się na tobie. Oboje musicie złapać oddech. Dla twojej wiadomości nie będę się śpiącym. Za każdym razem, gdy wylądujesz w czymś bagnie. Oczywiście, że będziesz. Iwi podnosi się, by na ciebie spojrzeć. Uśmiechasz się, zakładając ręce na głowę. Najgorsze, że to prawda. Całuję cię, ale nadchodzi czas, żebyś się ubrał.
kierujesz się do biura na spotkanie z Giovannim. Wchodzisz do biura i zauważasz Richa. Wręcza Giovanniemu kopertę wypchaną pieniędzmi. Wynocha stąd. Hej, to mój wspólnik. Zgadza się, robimy razem interesy. Robisz interesy z tym harcerzykiem? Podchodzisz do Richa i uważnie mu się przyglądasz. Muszę go stąd wyrzucić. Wypowiadasz te słowa, patrząc mu w oczy, a Rich wybucha śmiechem. Mam nadzieję, że będzie się stawiał. Wisi mi to. Rich wychodzi narzekając pod nosem. Wyśmiewasz go i upewniasz się, że cię słyszy. Nie odwraca się. Rich wychodzi z biura w takim pośpiechu, że aż dziwisz się, że w drzwiach nie została dziura w jego kształcie. Nie lubicie się? Aż tak to widać? Ebene, jeśli nie chcesz ze mną pracować, musicie się jakoś dogadać. Mogę spróbować. Mogę sprawdzić, ile Giovanni wie o interesach Richa. Nie lubię brudzić sobie rąk. Rich sprzedaje produkty. I płaci ci, żebyś przymknął na to oko. Płaci mi za zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do przenoszenia produktu. Masz pewność, że to tylko narkotyki? Czemu zadajesz tyle pytań? Na twoim miejscu nie robiłbym z nim interesów. Memu male, że tylko wykonujesz polecenia. Rich jest atut w jego branży. Pewnie masz rację. Wyciągasz rękę, a Giovanni po prostu gapi się na ciebie. Musisz im dzisiaj zapłacić. Nie martw się. Nadstawiam dla ciebie karku, dostarczę im dzisiaj zapłatę. Dobrze, ragazzotto, spokojnie, wszystko załatwione. Giovanni wręcza ci kopertę i informuje, gdzie masz ją dostarczyć. Gdy tylko wchodzisz na ulicę, dzwoni ci telefon. Kto w ogóle ma ten numer? Wiesz, że to będzie coś ważnego, ale nie masz pewności, czy jesteś na to gotowy. Udało ci się nie wsadzić tam, gdzie nie trzeba? Nadal go mam, jest cały i zdrowy. Chcesz zdjęcie? Nawet przez telefon czujesz, jak Vince'owi podnosi się ciśnienie. Potrzebuję nazwisk, obyś był blisko rozwiązania tej sprawy. Czy wiem na tyle, żeby mu odpowiedzieć? Powiedz o Richu. Ten sukinsyn Rich Stewart był ostatnią osobą, z którą widziano Penelope. Świetnie. Kiedy go aresztujesz? Złapię go na gorącym uczynku, gdy będzie chciał zabrać Bellę. Wspaniale. Kiedy? Zaraz się tego dowiem. Szczerze, masz świetne wyczucie czasu. Nie dopytuję się o Richa. Tak po prostu przejmuję wszystko do wiadomości. Dostaliśmy kolejne żądanie okupu, a to tylko wierzchołek góry lodowej. I co to oznacza? Chcą pieniędzy, ale senator ma związane ręce. Dorwali się do niego, okup to tylko przykrywka. Na czym im zależy? Chcą kontrolować jego decyzję w Senacie. Nigdy się do tego nie przyzna. Jeśli to zrobi, zabiją jego córkę. Więc musimy ją znaleźć. Wszystko zależy od ciebie. Rozłączasz się i idziesz w umówione miejsce. Joe siedzi na ławce, podchodzisz do niego, udając, że witasz starego przyjaciela. Joe. Paweł. Podnosi na ciebie wzrok, gdy podajesz mu kopertę i siadasz obok niego na ławce. Furgonetka będzie tam w piątek, czyli za dwa dni. A kiedy jest piątek? Mam znowu skopać ci tyłek, Joe? W końcu to tobie ktoś skopie tyłek i mam nadzieję, że przy tym będę. Ciebie też miło widzieć, Joe. Joe odchodzi i przez chwilę śledzisz go wzrok, nagle coś zauważasz. Rich wręcza Elizabeth kopertę i odchodzi. Co on kombinuje?
Dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jak wiecie co, to powiem wam tak, że ten cały Paweł, to on współpracuje z policją i on, nie wiem czy on jest z tej policji, ale pewnie tak. I on kombinuje coś takiego, żeby złapać Richa na gorącym uczynku, ale resztę dowiemy się dopiero w następnym odcinku. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przewajny odcinek z gry o miłości Jerimzone, hashtag w szóstym odcinku, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa pa. Życzę wam miłego dnia i pozdrawiam was, Pawłowicki Gamer, pa.